Tradycyjnie zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego świętowania. Jest mi niezmiernie miło, że robimy to tak, jak się umówiliśmy na samym początku, razem z panem marszałkiem, razem z panem prezydentem. Pierwsza część od samego rana tradycyjnie. Zaprosimy państwa na godzinę 10:30 na mszę świętą w intencji ojczyzny w rocznicę odzyskania niepodległości do kościoła ojców franciszkanów. Później wspólnie w asyście kawalerii przemaszerujemy pod pomnik bojownikom o wolność opolskość Śląska Opolskiego i tam obchody, myślę, że w pięknej trawie, obchody takie oficjalne z wspólnym odśpiewaniem hymnu. Świętujemy razem, to ważne, bo święto niepodległości to święto wszystkich Polaków. Mogę to powiedzieć, dlatego że w poprzednich latach uczestniczyłem w różnych, przy różnych okazjach w Święcie Niepodległości i nie zawsze to było święto wszystkich, byli lepsi i gorsi. Nie boję się tego powiedzieć, dlatego tym bardziej wspólnie podkreślamy to, że teraz jesteśmy razem. Zapraszamy wszystkich bez względu na poglądy polityczne, bez względu na sympatię, antypatię. To jest dzień, w którym świętujemy coś, o co trzeba było przez ponad 100 lat walczyć. Jesteśmy w symbolicznej sali, to jest sala, w której jest, która jest poświęcona Związkowi Polaków w Niemczech. O to, żeby w Opolu była Polska, trzeba było walczyć, ludzie oddali życie. Dlatego tego 11 listopada warto zatrzymać się na chwilkę, wspomnieć o tym, podziękować im za ofiarę, którą ponieśli, ale też oczywiście to, o czym mówiła pani wojewoda, to jest święto, więc my się radujemy, nie umartwiamy, jest szereg różnych wydarzeń na rynku i w okolicach przygotowanych po to, żeby w tym dniu wspólnie świętować się z biało-czerwonych barw w Opolu, do czego serdecznie zapraszam. Miasto przygotowało bardzo bogaty program. My swoją cegiełkę dorzucamy do tego programu i myślę, że tego 11 listopada faktycznie spotkamy się zarówno pod pomnikiem, jak i na uroczystej sesji Rady Miasta, jak i wśród mieszkańców, bo pogoda z tego, co pani naczelnik powiedziała, jest zamówiona. I to chyba najważniejsze, że w to wyjątkowe święto będziemy mogli wspólnie z mieszkańcami miasta, ale również regionu na ulicach Opola się radować. Nasz program rozpoczynamy o godzinie 13:30. Także tradycją stał się polonez, który wspólnie odtańczymy wokół ratusza. Następnie pojawi się na scenie zespół Opole, zespół, który jest taką wizytówką naszego regionu. I z okazji święta zaprezentuje się w suicie tańców narodowych, ludowych. Będzie też taka mała niespodzianka, pewna nowość, więc dzisiaj może jej nie zdradzę. Zapraszam na koncert zespołu. Natomiast jako placówka o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ale także wychowująca i integrująca środowisko rodziców dzieci, chcemy zadedykować w imieniu młodzieży koncert pod tytułem O Niepodległości, patriotycznie, nostalgicznie, a także muzycznie. Tutaj młodzież zaprezentuje się zarówno w repertuarze o charakterze właśnie takim patriotycznym, ale to spotkanie przepleciemy także takimi mini wywiadami dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Opola, jak oni postrzegają patriotyzm, jak oni postrzegają niepodległość. Oddolna inicjatywa, czyli koncert dla Powodzian, ale zdecydowaliśmy się wesprzeć tą inicjatywę w Stegu Arenie od godziny 16. Cegiełka 40 zł ma być przekazana na tych, którzy zostali dotknięci powodzią. Pierwszy raz taka sytuacja rzeczywiście, żebyśmy organizowali w dniu 11 listopada koncert dodatkowo, ale on jest. Także serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału, do wsparcia. Oczywiście w dniu Święta Narodowego myślimy o wszystkich, więc będzie to dobra okazja do tego, żeby wspomóc tych, którzy zostali ostatnio dotknięci powodzią. Program, tak jak mówię, oddolny, więc są to te zespoły, które zgodziły się wystąpić za takie przysłowiowe dobre słowo. My udzieliliśmy sali bezpłatnie, dołożył się do tego też pan marszałek do tej inicjatywy, więc myślę, że inicjatywa, która sporo dobra przyniesie, pozwoli nam się w tym dniu 11 listopada skoncentrować również na, tak zintegrować wokół tych, którzy wokół nas, nasi sąsiedzi, zostali w ostatnich tygodniach dotknięci. Sztywny Palaz i Teza, latające biustonosze, parę innych mniejszych kapel. Wszystko w dobrej intencji po to, żeby się pobawić, poszaleć,
niekoniecznie po to, żeby na tym zarobić, więc zupełnie inna intencja. Proszę o tym pamiętać. Serdecznie zapraszamy do tej wspólnej zabawy.